Zastanawiacie się pewnie, dlaczego ta rozmowa będzie wyglądać inaczej. Ale wszystkiego się już dowiedzieliście na pewno w poprzednim odcinku, na który was zapraszam. A dzisiaj witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika. Troszkę może ściszę sobie tą tutaj muzykę. No i cóż, panie Xardas, mamy do pogadania. Znalazłem dziwny miecz. Znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. No, no, obejrzyj, obejrzyj. O! Zabił mnie. To ciekawe. Wyryto na nim słowo Uriziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Według legendy miecz ma posiadać niezwykłe moce, ale nie wyczuwam wokół niego magicznej aury. O proszę. Uriziel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. Czy jest jakiś sposób na przywrócenie tej broni dawnej świetności? Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. No, w międzyczasie właśnie lepsza zbroja się przydała. Ja poszukam sobie lepszej zbroi. Te posklecane na prędce pancerze pełzaczy są zbyt gęsto podziurawione po wyprawie do podziemnej świątyni. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać nad poziom wody. Wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. No dobra. Xardasie, skoro powiadasz w ten sposób, no to... Ależ spadek! Co tam się dzieje? Czyżby mi coś pobierało? Tak może być. Może ogarnie się za jakiś czas. Dobra. O Jezu, znowu! Nie, klatkuj, gro! To już prawie koniec serii, a ty teraz klatkujesz. Poczekajcie, gdzie... Mam mapę jeszcze jakąś tu? Czy już wszystkie posprzedawałem? No nie zdziwiłbym się. O Jezu, odbiło mi się. Ezu... Pokaż mi... mapę. Ta mapa za dużo nam nie mówi. Może... Przestań w Discordzie się odzywać. Mapa i na wschodzie powiedział. Gdzieś tam trzeba by szukać tej wieży. Ja kojarzę tą wieżę, ale gdzie ona była? Kurde. Dobre pytanie. Czy jak skoczę tej wody, to się zabije? Bardzo możliwe. Tu też jest woda chyba, co? Czy nie ma? Tutaj nie ma. Dobra. Będzie Geronimo, tylko zapiszę sobie jeszcze przed tym. Nie klatkuj, gro! Normalnie po tym odcinku zobaczę, może mi się miejsce na dysku kończy, czy coś. Nie żyję, no, tak przeczuwałem. Jeszcze raz. Do wody, Bessie! Dobra, do wody skoczyłem. Nie! Za płytko. Oszaleję zaraz. Podejście number 3.
A spróbujmy na razie o... Tak. Dobra, przeżyłem. I teraz uleczymy się. Nienawidzę cię po prostu, Xardas, bo u ciebie to jest masakra. Już tak muszę do Kronosa pójść, bo muszę sobie jakieś miksturki pozakupywać. No dobra, ale najpierw trzeba by było... O Jezu, ale klatki. Matko jedyna, co tu się dzieje? Cóż, gdzie ta wieża była? Czy ktoś to kojarzy? Tutaj, dobra, tu wszystko powybijałem, więc tu na pewno nie. Gdzieś to było. Ale gdzie dokładnie? Może jakiś szczyt muszę mieć? To bym wiedział. Stara wieża... Stara wieża Xardasa. Ja coś kojarzę, gdzie to było. W którymś odcinku tam byłem. A tu co? Ty tak se sam tu wędrujesz? Siemano. Ale klatkuje, matko jedyna. Straszne! Dobra, ja już nawet nie zbieram tych broni, bo to jest... Ale strasznie klatkuje, nie? No ja po prostu zaraz ten odcinek zakończę, jeszcze raz odpalę go, bo... Już to można cholery dostać. Takich spadków to ja już dawno nie miałem. Seriously. No jeszcze czeka nas mała wyprawa, przecież przed pójściem do świątyni. Więc szykujcie się na to. A ja zobaczę, może uda mi się gdzieś tutaj... Nie. A tu mamy tego, naszego przyjaciela. Co tam powiesz ciekawego? Sorry, że wymordowałem ci... Nie, nie powiesz nam nic. No trudno. Myślałem, że coś nam powiesz, ale nie chcesz. Sorry za dziwne odgłosy w tle, ale... Mama stwierdziła, że będzie sobie dzisiaj odkurzać. U siebie, więc... A Discord stwierdził, że się będzie odzywał. Więc... Brzydka nam się pogoda zrobiła, powiem wam. Niezbyt ładnie. Nam tutaj pada i pada. No, ale być może zbliżamy się do wieży, dlatego też taka pogoda. Zaraz się przekonamy, gdzie ja jestem w ogóle w tej chwili. Czy to tutaj jest? Tu nie kojarzę tego terenu. W ogóle ile expa! Czy nie wiem, czy ścierwojady to już... To już nie jest chyba ten poziom, który powinienem tutaj... Ale zobaczcie, ile jaszczurów! Tu chyba jeszcze nie byłem. Dobra... Ale zawsze fajnie jest pozabijać coś. Tu nie byłem, powiem wam szczerze. A, bo to jest druga strona tego. To jest druga strona. Więc dlatego mnie tu nie było. Albo może byłem, ja nie pamiętam. Wszystko jest możliwe w tym świecie. Wilczki, no dlaczego wy się musieliście akurat natrafić? Mój Nemezis Gotika zawsze powraca. Dobrze, levela, dawajcie levela. A ja dalej szukam wieży. Gdzie ta wieża była? To na pewno nie ta, nie? Nie, to nie to. Nie, to nie jest to. A ja tutaj jestem, zajdę sobie. Boom. Boom szakalaka. Kurde, gdzie to jest? To jest dobre pytanie. Skorpion, masz jakieś bronie nowe? I czy uczysz kusznictwa na drugim poziomie?
Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o strzelaniu z kuszy. To cię będzie kosztować 300 bryłek rudy. O proszę. Dawaj. Zaczynajmy. Dobra. Twoje strzały będą celniejsze, jeśli przed ściągnięciem spustu ugniesz nieco nogi w kolanach. Naucz się poprawnie oceniać prędkość, z jaką porusza się twój cel. Wystrzel pocisk tak, by w odpowiednim miejscu i czasie przeciął ścieżkę, którą porusza się cel. Jeśli atakujesz więcej niż jeden cel, nie trać czasu. Musisz możliwie szybko przygwoździć jeden za drugim dobrze wymierzonymi strzałami. To by było na tyle. Czaję. Ale pokaż jeszcze, co tam masz. Nie to. Pokaż. Czy masz jakiś miecz porządny? Albo coś, ale myślę, że teraz to już tylko Uryziel nam dostanie. Ten mam 100 któryś. Nie, nie ma nic mocniejszego. Ja mam najmocniejszą broń w tej chwili. Więc chociaż bryłki jakbyś mógł mi dać. Choć bryłki, czy mi się teraz bryłki przydadzą? Raczej nie, ty nie masz mikstur. Więc ty mi się za bardzo nie przydasz w tej chwili. A my dalej idziemy szukać, no bo co? Co nam pozostaje? Nic. Czy ja teraz tych strażników bym pokonał, to tego to jeszcze nie jestem pewien. Ale za chwilę spróbujemy, no bo co? Jeszcze gry nie kończymy, więc... Warto jeszcze byłoby się troszkę przyzbroić. O, zobaczcie, ile tu ich stoi. Kolegów. Witaj. Witaj. Do zobaczenia. Panie, czy ja jestem w stanie ich pokonać? Myślę, że tak. Ale... Tu były takie roślinki, ale no dobra, podjedzmy sobie to. Nie chcę używać przede wszystkim. Co ja chciałem powiedzieć? Nie chcę używać tej, no. Jak ona się zwała? Mikstura, o! Kurde, szukałem słowa i... Teraz mogłem zapisać dopiero, bo... No i dobra. Panie! Kto tu jest i kto tu to ode mnie, co tu chce? Cześć. A oni nic? Tak w ogóle nic? Dobra. Kolejny. Który? Dobra. 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 Jeden. Dobra. I dobra. Ty ścierwo chodzące. I dobra. Zaciukaliśmy ich. Troszkę pokiereszowali mnie, ale oczywiście z czego? Z tego cholernego... z tej cholernej kuszy. Nie ma lekko. No Fletcher nic nie powiedział. Dobra. Teraz za późno. Nie chcieliście mnie wpuścić do obozu, kiedy najbardziej tego potrzebowałem, więc... Teraz to się możecie... Wiecie co. Walić. No i pięknie, i pięknie, i bryłeczki do mnie. Już nie powinienem tego zbierać, ale... Niech wam będzie.
Żadnej mikstury ani niczego nie mają. To jest naprawdę biedo. Taka bieda. Ile krwi. Nic, żadnej mikstury, jakieś bezsensowne miecze. O, jeden ma miksturę, proszę. No dobra, idziemy teraz, bo tutaj kolejna dwójka chyba stoi. No cześć! No dalej, który pierwszy? Kurde, bronić mógłbym nauczyć. Po prostu mi się nie chce, jak masz takich słabych przeciwników, to aż się nie chce bronić. No ale zabici wszyscy, zabici. No matko, znowu włączyłem. Dawaj. Znowu włączyłem nagrywanie, nie? Oczywiście, geniusz ze mnie. Muszę sobie zmienić te przyciski, bo naprawdę momentami to idzie tu cholery dostać. Panie, gdzie jest ta wieża? Dlaczego ja nie pamiętam, gdzie zawsze jest ta wieża? Zawsze zapominam o tym. O, a tutaj bitwa żuków. Cieknie ze mnie ogólnie krew. Może levela w końcu bije. No i dobra, i dawa. Zobaczymy, może w końcu coś znajdę, ale na razie nie zanosi się na to. No, idę cały czas na wschód, można powiedzieć. Tak jak mi mówili, tak robię. Ale tu expa, Pym, pym. Aż mam dosyć takiego ekspienia, bo to 40 punktów jeszcze nauki mam, no to proszę was. Ja nie mam na co to już wydawać, na zręczność pójdzie na pewno. Dobra. Paś jedł! Panie, daj tam je mapę jaką i po mnie zaraz szlak jasny trafi. Na wschód, no to jestem na wschodzie, więc tam pewnie jest na wschodzie jakaś. No bo gdzie indziej? Nie wiem, ja już skupiałem. Tam musi być ta zatopiona. Więc dobra, zróbmy tak, pójdę tędy. Jak pójdę tędy, to też gdzieś chyba dojdę, nie? Cieknie ze mnie krew ogólnie. Powtarzam to po raz kolejny zresztą. Dum, 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 dum. No i zobaczymy, gdzie mnie to doprowadzi. Dobra. I teraz mam pytanie, czy to mnie gdzieś doprowadziło? No dobra, no to idziemy w takim bądź razie tu. No ale tu jak wejdę, to mnie prowadzi cały czas do obozu. Więc to odpada. I tu jest to jeziorko całe. Aha, jakbym poszedł tędy, to to jest to jeziorko. A nam chodzi jeszcze o inne jeziorko. No i jak tu pójdę, no to to jest to jeziorko. Tak? Chyba, że poszedłbym tu. I przeszedł gdzieś jeszcze indziej. Tak? Tylko zachować to musi być jednak Tylko zachowaj to dla siebie. To też nie jest to. W tej historii musi być jednak w czasach na nikim nie można polegać. Czyli trzeba będzie. Nie wiem, trzeba będzie iść gdzieś w tamtą stronę, bo na pewno to nie jest tu. Teraz się zdenerwuję, wypiję miksturę jakąś,
Bo naprawdę to będzie masakra. Tum, 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 tum. Ale pozwiedzamy sobie chociaż mapę. Już jest czas na jak skończył. Goblin! Kiedyś! Dobra. Tędy. Kędy, tędy. Tutaj można chyba jakoś wejść, nie? Zaskoczyć się dało, więc wejść chyba też, nie? Tu w ogóle co tu jest? Jaszczur! Toś to jaszczur! I 80 expa daje, i cyk! A, tutaj to przechodzimy do takiego niezbyt przyjemnego obszaru. Wow, 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 wow! Bezi lewituje! Po gałęziach i w ogóle! Matko jedyna! Bezi! Ty umiesz latać! Pokaż się! Ścierwo cholerne! Przepraszam, przepraszam wszystkie ścierwojady, że je obraziłem. No tak, proszę państwa, tak to właśnie jest. Dlaczego ja znowu się kręcę w kółko? Ja mam iść tam. I w ogóle w odwrotną stronę niż ja się włóczę. Gdzie ja jestem w tej chwili? I te włócze się po prostu wokół własnej osi, taka jest prawda. Ale przejdę zaraz tutaj. I tutaj. Nie, 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 to przeszedłeś. Tu jest ta ścieżka. I musisz tędy iść. Tak, bo musimy przejść tędy. Bardzo dobrze. 5 z plusem. Bo inaczej nie dojdziemy tam. A już wiemy na pewno, że nigdzie z tamtych stron nie ma. To musi być gdzieś, gdzie jest zatopione to, więc... Się zastanawiam, czy to nie będzie tam, gdzie jest ta plaża. Tam też może to być. Jezu, żebym ja tego nie pamiętał. To aż wstyd, no ale... Za rzadko się grało w tą osłonę. Tą odsłonę Gothica i tak się kończy. Pamiętam, ja tą wieżę parę razy już miałem, ale. Daj mnie, zabij mnie, ale nie pamiętam. Dobra. Tędy. Nie no, tędy jakbym szedł, ale poczekaj, jakbym tędy poszedł. Tu wiadomo, że jest to, ale może jak tędy pójdę, to dojdę do tego, co? Boże, jeszcze. Jeszcze się zabij tu, Bezi. Tego jeszcze brakowało. Tu jest ta nowa wieża jego, Sardasa. A my szukamy starej, więc jeszcze kawałeczek. Może ona gdzieś bardziej w tą stronę się mieści. Co? Bo tu jest ta nowa. A ja pójdę tędy, powiedzmy. Tu jakieś kąsacze są. Czy jeden kąsacz? Dobra. 120 expa, proszę. Za takie coś 120 expa to normalnie jakby darmowe było. Już się zaczyna pojawiać nam tutaj. O proszę, jesteśmy tu. I może to gdzieś tutaj jest ta zawalona wieża jego. O, proszę, a jednak. Trzy wodospady i wszystko wiemy. I tak niedaleko od wieży Sardasa. To jest chyba to, nie? Bo tak się już... No ale dobra, ja w tym momencie będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o cenie. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa, hej!